I witam tam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix. Dzień dobry, Krypto. Mamy dzisiaj piątek, 1 lutego 2019 roku. Bitcoin Phoenix wylądował, można powiedzieć, na nowym miejscu. Dopiero się rozłożył biurko złożone, nic więcej, w koło wielkie nic. <grym> Ale jest audycja super ekstra, hiper szybka. Tylko dlatego, żeby tutaj nie czekać za długo. A więc, Coin Paprika Market Cap 113 miliardów dolarów. Bitcoin oscyluje w około 3451 dolarów. W ostatnich 24 godzinach najlepsze projekty to Byton y 5%, Augur 3% i Binance Coin 2%. Te, które sobie najgorzej poradziły w ostatnich 24 godzinach, to jest BitTorrent hmm, 0%. To o co tutaj chodzi? Nie wiem, ale NEM. Minus 13%, no powiem sobie dlaczego. Punkt DX, minus 10 praktycznie i Zilika, minus 9%. Polska scena YouTube z ostatnich 24 godzin to pierwszy. Mamy Mike Satoshi, raport z konferencji 10 lat bitcoina oraz newsflash. Binance prowadza płatności kartą kredytowymi, też będziemy o tym mówić. Mike Workshop, projekt Barburka, odcinek drugi. Także to jest Max Satoshi, Tu za nim jest indywidualista. Czy światowy kryzys pogrąży krypto? Tuż za nim mamy kryptokamikadze, PKO i Ripple, kryptowaluty, a globalny reset, RippleNet, a XRP, ledger to nie to samo. Kryptoraport, tym razem koniec giełdy Liquio. kryptopia dalej atakowana. Cała prawda o NEM Foundation. Już za nim jest fil konieczny. Cryptocurrency News, 31 of January. I na samym końcu I Love Crypto, Quadrans Crypto, Lightning Network. Daily HODL i pierwsza informacja to, że druga co do wielkości w Niemczech, giełda otwiera swoją też tutaj giełdę albo możliwość zakupu krypto. Bitcoin, XRP, Ethereum, yy, także widzicie i nawet Litecoin Będą mieli tutaj takie doładowanie w postaci właśnie tej giełdy. Czyli drugą co do wielkości w Niemczech giełdą w tym momencie jest Stuttgart Stock Exchange, która wypuści już wkrótce możliwość zakupu krypto za pomocą aplikacji Bizon, w którym będzie można właśnie kupić te dane kryptowaluty. Tylko dlatego, że mają tutaj partnerstwo z Fintech firmą Solaris Bank. Kolejną wiadomością też Daily HODL tutaj nam przekazuje, że Antoni Pompliano, ten sławny pomp, którego go tutaj nazywają na Twitterze, mówi o tym, że rok 2019 nadal nie będzie tutaj Bitcoin bull Run, czyli bardzo dobrej ilości i wysokości ceny Bitcoina, nadal zostaniemy tutaj w takim powolnym wzroście lub stagnacji, tylko dzięki temu, że nadal Wall Street jest tutaj w ukryciu. Kupują, ale na spokojnie OTC Market, i tutaj nic takiego, jego zdaniem, oczywiście nie będzie się działo w 2019 roku. Nie ujrzymy bardzo wysokich wzrostów. A jeżeli chodzi o takie podsumowanie dnia, kto co najwięcej przesłał w ostatnich 24 godzinach, to mamy Whale Alert, który nam tutaj mówi o tym, że na przykład zostało wysłane 40 milionów XRP wartych 12,9 miliona dolarów, tym razem z Ripple OTC Distribution, czyli z OTC Marketu Ripple do prywatnego portfela Ripple, czyli nie zostało tutaj to nigdzie sprzedane. Kolejną transakcją jaką tutaj zauważyli ci wszyscy wykrywacze tych dużych transakcji to była 13 milionów XRP o wartości 4,1 miliona dolarów też została przesłana pomiędzy dwoma niewiadomymi kontami. tu zanim Bitcoin 3284 Bitcoiny warte też 11,4 miliona dolarów zostały wysłane z Poloniksa na nieznany portfel co by mogło świadczyć o tym że ktoś nie chce sprzedać tylko dopiero co zakupił Bitcoin. I na koniec też ktoś zakupił Ethereum o wartości 2,4 miliona dolarów i wysłał jej z giełdy z Bitunio na swój prywatny portfel. Także też ktoś wierzy tutaj w Ethereum i na pewno nie idzie tutaj na sprzedaż. Jeżeli chodzi o Bitcoin, to widzimy, że Lightning Network tym razem no, rośnie w siłę. Mieliśmy do niedawna wiadomość o tym, że 500 Bitcoinów krąży w sieci. Tym razem mamy już 600 Bitcoinów. Także bardzo szybko tutaj rośnie ta sieć Lightning Network na Bitcoinie. A jeżeli nie wiecie, co to jest Stellar, to Stellar właśnie wypuścił taki, taki kurs o XLM. Czym jest właśnie ten projekt? Możecie się tutaj dowiedzieć, co tutaj dokładnie sobą reprezentują. Będzie link w opisie pod tym filmem. A dla wszystkich tutaj interesujących się Litecoinem widzimy, że Charlie Lee przegląda różne papiery różnych projektów prywatnych krypto, co by miało świadczyć o tym, że grubo się bierze za tą, za ten pomysł właśnie w Litecoinie. I będzie już niedługo prywatny Litecoin dostępny na sieci. A jeżeli chodzi o Trona i Binance, pamiętamy, że tam była ta akcja z tym, że nie wszyscy dali radę kupić właśnie te BitTorenty i tylko dlatego, że to był techniczny problem, Binance zrobił Airdropa dla tych ludzi, którzy próbowali właśnie wtedy kupić. BitTorrent. Iota wypuściła też taki portal, do tego, żeby może bardziej się dowiedzieć o technologii Ioty. Znajdziecie się tu informacje dla tych bardziej zaawansowanych, czy też początkujących, żeby dowiedzieć się, co reprezentuje sobą Iota. A jeżeli Was interesuje Monero, też tutaj wystąpił jeden z deweloperów, którzy tworzą właśnie Monero, Ricardo. Spagni, który mówił o prywatności i wygłosił takie przemówienie o nazwie 50 Shades of Privacy. Także też tutaj możecie sobie wejść i na spokojnie obejrzeć. A krypto tym razem mówi o tym, że Bitcoin SV będzie miał tutaj miliardy transakcji jeszcze przed końcem 2020 roku. Wiemy, że Bitcoin SV tutaj będzie powiększał bloki i nawet tutaj się mówi o 512, że będą za małe. Jedno do i dwu gigowe bloki pozwolą właśnie na taką skalowalność. Także widzicie, że Bitcoin SV tutaj postawił wszystko na Bitcoin, na żadne sidechainy, lightningi i inne różne temu te bliskie tematy. Ale za to kto tutaj nasz? Andreas M. Antonopoulos mówi o tym, że skalowalność nie powinna być na lejerze pierwszym, na poziomie pierwszym, czyli Bitcoin, tylko na poziomie drugim. Bitcoin powinien być sam w sobie już bardzo kuloodporny i zostawiony samemu sobie, gdzie nie możemy go ewentualnie tutaj popsuć, czy jeszcze bardziej mu zaszkodzić. Tylko skalowalność powinna występować na drugim lejerze, czyli powiedzmy jak to mamy w, w przypadku Lightning Network. A wy jak myślicie? Dajcie znać w komentarzach, czy Lightning Network jest właśnie takim taką pomocą, która nam tutaj wyskaluje Bitcoin na nowe zasięgi. Czy właśnie jednak Bitcoin SV, który tutaj mówi o Większych blokach. No i SBI CEO Yoshitaka Kitao mówi o tym, że do końca roku 2019-20 głównych banków będzie używać XRP do swoich transakcji. Wiemy, że R3 i SBI Holdings mają tutaj partnerstwo. No i tutaj kolejne banki będą aż zmuszone do tej technologii, żeby jej używać, bo po prostu jest o wiele szybsza niż Swift. I o wiele no, więcej przynosi samym bankom korzyści niż miałaby zaszkodzić. Także dlatego, na tej podstawie tak właśnie twierdzi Yoshika Taka Kitao z SBI. Cointelegraph informuje nas o tym, że Bitfury tym razem odpala kryptokopalnie w Paragwaju. Wiemy, że mają nowe partnerstwo, a więc firmę. Commons Foundation, dzięki której będą tutaj otwierać nową kopalnię bitcoinów. Cointelegraph również mówi o tym, że w 2018 roku jednym z haków skradziono 11,4 miliona ajoty i ta ajota się pojawiła z powrotem na kontach właścicieli tylko dlatego, że zablokowały różne giełdy w tamtym czasie dostęp do tych skradzionej IOTy i tym samym blokowali hakerów, którzy chcieli upłynnić właśnie te kryptowaluty. O, a jeżeli chodzi o kobiety w świecie krypto, no to jeżeli tutaj mamy różne spotkania czy eventy krypto, to 80% najczęściej ludzi na tych eventach to są mężczyźni. Tylko 20% jest kobiet. Także musimy zrobić ciutkę więcej, żeby te kobiety zaprosić właśnie do świata krypto. A ja mam takie pytanie. Nie pytałem, więc ile kobiet słucha Bitcoin Phoenix i naszego programu Dzień dobry krypto. Ujawnijcie się w komentarzach. No i na koniec, może tutaj o NEM. Dlaczego NEM tak spadł dzisiaj? No po prostu. Grozi im bankructwo. Nie wiem, czy wiecie, ale NEM w ubiegłym roku, o ile dobrze pamiętam, zebrali około 15 milionów dolarów w ICO. Jeżeli policzyć by mały startup, który zarabia 15 milionów dolarów, no to można by to określić, że taki projekt może mieć pieniędzy na 2 czy 4, może i więcej, nawet 2 lata. Jak dobrze tutaj ogarną temat. No ale nie w przypadku NEM. NEM właśnie. Yy, Zwolnił tutaj swoich pracowników, nie wszystkich oczywiście, chyba więcej niż połowa, gdzieś tutaj indziej słyszałem, ale też będą wydawać nowe, coś w rodzaju ICO, ale to będą nowy fundusz, dzięki któremu będą mogli zebrać kolejne pieniądze. Czy to 5 milionów, chyba będzie w pierwszej rundzie, 10 milionów w drugiej i tak dalej, więc no ja nie wiem. Ja mam mieszane uczucie, jeżeli ktoś nie umie w pierwszym momencie zarządzać swoim kapitałem. I dochodzi do drugiego, ewentualnie do drugiej zbiórki. No to już dla mnie ten projekt jest niezaciekawy. Tak jak PundiX niedawno chciał też poprosić swoich inwestorów o kolejną tutaj inicjatywę zbiórki. Chyba tam jednak zwolnili z tematem. No ale NEM widzimy, że nie. Będzie tutaj kolejna. ICO, ale to nie będzie ICO, to będzie coś w rodzaju zbiórki funduszów w Nemie. No i widzimy, że Apple i Samsung razem tutaj ich akcje spadają o 31% w tym roku. I tutaj się zastanawiają, czy może market telefonów komórkowych jest tutaj w wielkim problemie. Zastanawiają się również, czy Galaxy S10 może tutaj zmienić coś na rynku. Wiecie przecież, że no te telefony, jak teraz wychodzą, to tak dużo się nie zmieniają. Ja już mówiłem nie raz, że 3 -4 letni telefon nadal się funkcjonuje nieźle i dużo ludzi nie zmienia tak pochopnie. Także może też dlatego ta cena czy akcje spadają o 31%, bo nie każdy co rok, albo z nowym wydaniem telefonu zmienia telefon. Także. Też tutaj zobaczymy, co się wydarzy z tym Samsungiem S10. Chyba tutaj w Wielkiej Brytanii będzie można go dostać fizycznie na Dzień Kobiet, o ile dobrze pamiętam. Oczywiście wcześniej będzie można w sprzedaży go kupić, ale na Dzień Kobiet będzie go można odebrać. No i niedawno mówiliśmy o Binance, Jersey, gdzie można było kupić normalnie krypto za euro i funt brytyjski, a tym razem. Binance, ten główny Binance uruchamia e, możliwość zakupu krypto za pomocą kart kredytowych. No i już na koniec, ostatnia wiadomość: dowiemy się, że oficjalnie ten kryptomarket, w którym się znajdujemy i ta bessa, która jest z nami, jest najdłuższą w historii. Także gratuluję Wam, tym wszystkim, którzy nadal tutaj są na tym markecie. W 2013 też mieliśmy. 410 dni, no pobiliśmy właśnie ten rekord 410 dni, no i zobaczymy, kiedy w końcu będzie odbicie. Także dziękuję na dzisiaj, życzę Wam wspaniałego piątku. Widzimy się już ponownie za parę chwil. Pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.